Panie Sławomirze, no czego pan tutaj przyjeżdżając do Zielonej Góry spodziewał się, bo rok temu to zdecydowanie lepiej tutaj w Innymgrodzie sobie poradziliście, a dziś no w zasadzie mecz do jednej bramki, tak mówiąc żargonem piłkarskim. Wie pan co, rozumiem podstawę tego pytania, natomiast proszę mi wierzyć, że w momencie, jeśli się traci trzech zawodników, to wynik sportowy schodzi na drugą stronę. Ja tylko może cofnę się troszeczkę w czasie i przypomnę, że Landshut było jedyną drużyną w tym sezonie, która się postawiła Falubasowi, bo po reszcie się Falubas po prostu przejechał dokładnie. Także wiedzieliśmy, gdzie przyjeżdżamy, mieliśmy tego świadomość, stąd też decyzja dzisiaj o tym chociażby, że nie było Kima Nilssona z nami, bo dostał czas na zaleczenie tej kontuzji śródręcza, która się ciągnie za nim od meczu wyjazdowym w Gdańsku. No i nie dość, że dzisiaj przegraliśmy, też straciliśmy trzech zawodników w trakcie spotkania i to jest na pewno dla mnie dużo większy problem niż wynik tego meczu. No dobra, czyli i Hukenbeck i Blodorn to rozumiem poważne sprawy, skoro no zwłaszcza Hukenbeck już później nie wyjechał na tor, tak? Wie pan co, jeśli chodzi o Hukenbecka, to musicie zapytać waszego lekarza, bo on podjął decyzję na podstawie tego, że Kai nie mógł ściągnąć buta. Jak doskonale widzieliście, Kai spaceruje po parkingu i nic mu nie jest. Natomiast decyzją lekarza zawodów został wycofany z tych zawodów. Nie kwestionuję wycofania Blodorna, bo tam jest na pewno bardzo mocno stłuczone udo, on chodzi o kulak w tej chwili i to jest dużo większy problem niż Rukaja. Natomiast no, Hillebrand po tych dwóch upadkach też to ja podjąłem decyzję, żeby już go więcej na tor nie wypuszczać i no, tak to niestety się skończyło. Straciliśmy lidera, najlepszego juniora i zawodnika o 24. Co się właściwie na tym drugim uku wydarzyło Blodornowi? No to musi pan jeszcze Przemka Pawlickiego zapytać, bo to było dokładnie to samo miejsce. No i myślę tego człowieka, który przygotował to na dzisiejsze zawody. A co on mówił wam tutaj? Co tam się stało według niego? No nic, on po prostu wjechał w takie miejsce toru, gdzie po prostu kompletnie stracił panowanie nad motocyklem i no, to jest o tyle dziwne, że no, nie czarujmy się, Przemek Pawlicki jest klasowym, doświadczonym zawodnikiem. Też nie miał czasu na reakcję, Blodorn próbował się ratować, przejechał 20 metrów dalej i też z tego uku nie wyjechał, także... Proszę mnie nie pytać. Na ten tor budził jakieś państwa obiekcje, kontrowersje przed meczem? No, czy do momentu tych dwóch zdarzeń absolutnie nie. To jeszcze o tego Hukenbecka. On się po prostu, rozumiem, zderzył z Cużytkiem i co tam się dokładnie jemu stało? Nasze przypuszczenie jest takie, bo dokładnie nie było tego widać z parku maszyn, natomiast po tym, co widziałem na bucie u Hukenbecka i po tym, jak wyglądało przednie koło Cużytka, no, można domniemać, że po prostu Hukenbeck wsadził swoją prawą nogę w przednie koło Cużytka i stąd ten uraz, tak? Czyli dramatyczny mecz. Dawno nie było chyba takiego dramatycznego w sumie meczu, co? No, ale w Zielonej Górze? W Zielonej to tym bardziej. No ja też nie pamiętam, żeby trzech zawodników kończyło z kłopotami zdrowotnymi, no ale no cóż, taki jest niestety żużel.